przyczyny, jakie zrobimy sobie na klatkę piersiową, będzie wyciskanie sztangielek na ławce skośnej. Akurat skos ustaliliśmy tutaj na około 30 stopni. Pamiętamy, przy tym ćwiczeniu najważniejszy będzie pełen zakres ruchu, czyli puszczamy najgłębiej jak się da, dynamiczny wyprost, pełne spięcie mięśni. Plusem tego ćwiczenia jest to, że każda ręka pracuje oddzielnie, więc jeżeli są jakieś dysproporcje, można je w tym ćwiczeniu wyrównać właśnie. Zakres powtórzeń podobnie jak przy pierwszym ćwiczeniu między 8 a 12, tak jak mówiłem, że jest to ćwiczenie złożone, więc tutaj muszą być duże ciężary, żeby mięsień był stymulowany odpowiednio.